Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło pomiędzy 4 a 6 lutego. Słuchajcie, wielka prośba, oczywiście jak zwykle, na dzień dobry. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Dzięki Wam ten kanał się rozrasta. Bardzo Wam za to dziękuję. I przejdźmy na mapę Ukrainy. Słuchajcie, dzisiaj nie będziemy zbyt dużo omawiać. Poświęcimy czas, zgodnie z tytułem, danemu rejonowi. Natomiast z ciekawych informacji mamy tutaj informację z Francji, która zapowiedziała przekazanie Ukrainie uzbrojenia najnowszej generacji, więc co ciekawe, będziemy mieć tutaj do czynienia z nowszym sprzętem. Kanada chce też przekazać Ukrainie tutaj prawie 8 tysięcy pocisków, bo tyle mają na stanie, prawdopodobnie 8 tysięcy, bo o tym mowa, CRV bodajże, które są starszej generacji, ale można je wykorzystać. Natomiast mamy też informację tutaj, że Holandia do swojego pakietu F-16 dorzuca jeszcze dodatkowo 6 myśliwców, które lada moment pierwsze maszyny powinny się znaleźć na Ukrainie. Wiemy, że duńskie F-16 mają dotrzeć do końca 2025, przepraszam, nie 15, tylko 2025 roku. My przejdziemy sobie już na raport, bo tak naprawdę tutaj będziemy omawiać dość dużo odnośnie, zgodnie z tytułem, rejonu Awdiwki. Natomiast my przejdziemy na odcinek Swatowe Kremienna i zaczynamy raport wojenny. Jesteśmy na odcinku północnym, jeżeli chodzi o północny odcinek frontu. Mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację, gdyż, jak podaje ISW, Rosjanie kontynuują natarcie na tym odcinku frontu, szczególnie właśnie w rejonie Synkiwki, Iwaniwki, na północ od Iwaniwki oraz szczególnie właśnie rejon Kysliwka, Kotlariwka, Tabajiwka. Tabajiwka prawdopodobnie z ziemią niczyją, natomiast na wzgórzach są okopani żołnierze ukraińscy. To nie oznacza, że Rosjanie nie atakują. Atakują. Zgrupowanie tutaj 153 Pułku Pancernego, czy Pułku Czołgów, bo tak to powinno bardziej brzmieć, zostało wzmocnione 12 Pułkiem Czołgów z 4 Dywizji Kantemirowskiej. Natomiast działają oni tutaj na odcinku właśnie Kotlariwki, czy próbując zajść od strony południowo-wschodniej ukraińskie, że tak powiem, pozycje. Tym bardziej, że od czoła mamy do czynienia z atakiem tutaj zgrupowania rosyjskiego, które naciera na kierunku Iwaniwka-Kysliwka w postaci 15 Pułku Gwardii oraz 26 Pułku Czołgów. Co ciekawe, Rosjanie wzmocnili to zgrupowanie łącznikiem 16 Brygady Specnazu, która się tutaj pojawiła. Mamy dalszy nacisk. Rosjanie próbują, tak jak przewidywałem, wejść na ten wzgórza tutaj, czy na, powiedzmy, ten płaskowyż, czy na ten grzbiet, o, tak będzie to lepiej, aby zrolować tak naprawdę obronę Kysliwki, Kotlariwki. Utrata tego, tak naprawdę, tego rejonu będzie powodowała, że ukraińska obrona przeniesie się bardziej na zachód, można powiedzieć już na przedpola Kupiańska tak naprawdę, co będzie dla nich dość nieciekawą sytuacją, dlatego że będzie miało to zgrupowanie na plecach rzekę i zalew, więc będzie tutaj jeszcze trudniej zaopatrywać tak naprawdę te jednostki w zaopatrzenie, czy w amunicję i materiały. Walki trwają, no nie ma tutaj większych, ani nie ma postępów, że tak powiem, w tym rejonie, natomiast walki trwają. Przejdźmy na odcinek południowy. Jesteśmy na odcinku południowym, jeżeli chodzi o odcinek środkowy, mamy tutaj dalsze działania rozpoznawcze. Tak jak powiedziałem, 14 Pułk Czołgów został prawdopodobnie stąd zabrany, natomiast jego miejsce zostało tutaj, że tak powiem, przejęte przez 13 Pułk Czołgów z tej samej dywizji. Zostawiłem specjalnie, żebyście wiedzieli mniej więcej, w którym rejonie ten pułk był i który rejon został przejęty prawdopodobnie przez 13 Pułk Czołgów. Jeżeli chodzi o walki, mamy tutaj działania. Cały czas Rosjanie atakują grzbietem na południe od Makijewki bez sukcesów. Natomiast mamy sukcesy rosyjskie zanotowane niewielkie na kierunku Jampoliwki, na kierunku Terny. Po ostatnim okresie czasu, jak zaznaczałem, ten rejon tutaj
zajęty przez oddziały rosyjskie. Tym razem postępów nie było, natomiast na odcinku właśnie Jampoliwki bronionej przez 21. Brygadę zanotowali niewielki postęp. Wgryzają się tutaj na przedpolu Jampoliwki. Brak innych sukcesów, chociaż atakowali też na kierunku Torskę oraz w Lesie Serebriańskim. Tutaj sukcesów nie ma. Przejdźmy na odcinek Siewierski. Jesteśmy na odcinku Siewierskim, więc jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze walki w rejonie Biłochorywki. Rosjanie atakują tutaj na wzgórzach nad miejscowością. Cały czas próbują opanować całkowicie ten grzbiet, chociaż w większości ten grzbiet jest ich w rękach, natomiast jeszcze nie mają pełnej kontroli. Strona ukraińska dronowała zaplecze tutaj 7 brygady DNR, która tutaj walczy. Z jakim efektem, nie wiem. Mamy też walki w rejonie Spirnego. Wiemy, że kontratakowały tutaj oddziały ukraińskie, które troszeczkę poprawiły sytuację, natomiast brakuje potwierdzenia, więc linii frontu nie zmieniam. Walki w rejonie Wesołego. ISW podaje o postępach u rosyjskich, natomiast jeżeli te postępy są, to prawdopodobnie w tym rejonie, jak wam pokazuję. Tutaj u podnóża wzgórz obrona jak najbardziej może się przesunąć jeszcze na północ. Przełomu tutaj nie ma. Strona ukraińska nie informuje o zagrożeniu linii obrony, natomiast ISW podaje, tak wam mówię, tutaj postęp rosyjski. Czekam na potwierdzenia. Zaznaczyłem mniej więcej rejon, w którym mogły takie być na temat tego rejonu. Prawdopodobnie, jak ISW podaje, na północ od Wesołego mają tutaj Rosjanie postęp u podnóża wzgórz. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to tyle. Przejdźmy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim. Tutaj, jak wiemy, bardzo ciekawe rzeczy, bardzo intensywne walki w tym rejonie. Mamy tutaj działania rosyjskie i ukraińskie na północnym odcinku frontu. Po ostatnich kontratakach strona ukraińska umocniła się, że tak powiem, w środkowej części Bogdaniwki oraz na zachód od Chromowego. Tutaj mała zamiana miejsc, prawdopodobnie 93 przejęła odcinek 42, natomiast 42 93. Mamy tutaj, że tak powiem, dość aktywne działania brygady Lajut 93 oraz wojsk ukraińskich, wojsk rosyjskich, które atakują mimo wszystko. Mamy tutaj też rosyjskie próby ataku na Krasne bez sukcesów, natomiast niewielka zmiana na korzyść strony ukraińskiej w bardzo ważnym miejscu, bo tak naprawdę na wzgórzach nad Kliszczejówką, gdzie strona ukraińska poprawiła sobie swoje pozycje tutaj w rejonie drogi, bardzo kluczowym miejscu. Wiemy też o atakach ukraińskich pomiędzy stawami. Na razie brak, że tak powiem, potwierdzenia zajęcia terenu, natomiast mamy tutaj pewne konsolidacje oraz walki w rejonie Andryjówki. Co ciekawe, sytuacja na tym odcinku jest tak naprawdę dość ciekawa, bo obie strony przeszły do bardziej aktywnych działań po przegrupowaniu ukraińskim. Ukraińskie oddziały prowadzą też działania szturmowe, prowadzą aktywną obronę, nie tylko mocno defensywną, natomiast prowadzą też działania ofensywne, co ciekawe, aby sparaliżować prawdopodobnie wręcz tutaj ataki rosyjskie na tym odcinku frontu. Wiadomo, że najlepszą zawsze obroną jest atak, a tym bardziej, że tak powiem, aktywne działania ofensywne, które mogą doprowadzić do tak naprawdę paraliżu działań rosyjskich na danym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. O, tak będzie nawet lepiej. Mamy tutaj dość aktywne działania właśnie w rejonie Nowego Jorku, gdzie strona ukraińska tak naprawdę kontynuowała tutaj działania ofensywne, uzyskując dalszy postęp właśnie w tym rejonie. Ten rejon prawdopodobnie może być troszeczkę większy. Natomiast, tak jak mówię, prawdopodobnie ma to na celu ciągnięcie sił, czy zmuszenie strony rosyjskiej do wzmocnienia tego odcinka frontu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe odcinki frontu, wiemy, że w rejonie Kałynowego pojawiły się formacje 70
pierwszej brygady, która Jegrów, która została przeniesiona z Zaporoża. Ona tutaj pojawiła się właśnie w rejonie Nowokołynowe Aleksandropili. Prawdopodobnie została zagęszczona obrona, żeby zatrzymać tutaj rosyjskie ataki na Nową Bachmatówkę, Oczeraty Nowokołynowe. 129 nadal w tym rejonie jest, natomiast jej sektor został, że tak powiem, zawężony i obsadzony częściowo przez oddziały 71 Brygady Jegrów. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na odcinek Awdijówki. Jesteśmy na odcinku Awdijówki, czy Awdijówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, no mamy tutaj naprawdę bardzo dynamiczną... może inaczej. Mamy tutaj bardzo dynamiczny okres czasu, bo tak naprawdę po włamaniu na południu w Broni Carskiej i kontratakach ukraińskich, które zaryglowały, tak jak mówiłem, włamanie w tym rejonie, w ostatnim okresie czasu doszło do... No właśnie, i to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jak widzicie, postęp jest tutaj bardzo duży i zastanawiam się, czy jest to zrobione wykorzystanie znowu jakiś, nie potrafię zrozumieć tak głębokiego, nagłego przełamania, czy nawet wręcz wejścia Rosjan tak głęboko, bo to nie są małe odległości. Natomiast zastanawiam się, jak do tego doszło tak naprawdę, że strona rosyjska nagle uzyskała taki duży dostęp, oddziały rosyjskie już do miasta od strony północnej, wzdłuż kilku ulic. Sytuacja jest bardzo ciężka, kluczowa jest tutaj arteria, która tak naprawdę pozwala funkcjonować pozostałym odcinkom obrony. Co ciekawe, tutaj już mamy 5 km, 5,4 prawdopodobnie, mniej więcej tak by to wyglądało, 5,4 km prześwitu. Co ciekawe, zastanawiam się, jak doszło do tego, że Rosjanie uzyskali tak duży postęp w rejonie, który tak naprawdę powinien być ufortyfikowany od wielu, wielu miesięcy, broniony. Jak naprawdę przebiega ta linia obrony? Czy sektory północne zostały opuszczone przez obrońców i linia obrony zostanie zawężona tak naprawdę do samego miasta? Czy tutaj ukraińskie dowództwo postanowiło się stopniowo wycofywać z tego rejonu? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, nie jestem w ukraińskim dowództwie, natomiast z mojej analizy, wywniosko, z czego widzę, albo co widzę w tym rejonie, no daje mi to do zrozumienia, że strona ukraińska może przygotowywać się do odwrotu z tego rejonu. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tutaj, o czym też pisze Juri Butuzow, wsparcia dla 110 Brygady. Ta brygada, która walczy tutaj od wielu, wielu miesięcy i tak naprawdę prosi o drony, o czym też pisał Juri Butuzow, tak naprawdę jest wzmacniana pod oddziałami, które jakby wzmacniają jej potencjał, natomiast nie ma tutaj wprowadzania większych formacji. O ile na przykład zobaczymy na innym odcinku linii ATO sytuację, gdzie w rejonie Marinki znalazły się dodatkowe brygady. Oczywiście nie mówimy tutaj o brygadach w całości, tylko prawdopodobnie mówimy tutaj o brygadach, które się rotują batalionami. Znaczy chodzi mi o brygady, które obsadzają swoimi grupami batalionowymi. Natomiast rejon Awdijówki na skrzydłach tutaj mamy małą zmianę, bo jak powiedziałem wcześniej, 129 została wzmocniona 71 Brygadą Jegrów. Miejsce 31 Brygady Zmechanizowanej zajęły pod oddziały 23 Brygady, które kiedyś już tutaj na samym początku w listopadzie walczyły. To nic się więcej nie zmieniło. Mamy tutaj dodatkowe jednostki specjalne, powiedzmy, mamy tutaj 116, która była tak naprawdę, przesunięcie w ostatnim okresie czasów Legionu Rosyjskiego, który blokuje tutaj dalszy postęp, natomiast walki trwają, one ciężko ocenić, czy ciężko będzie tutaj ustalić tak naprawdę, jak daleko Rosjanie wejdą, czy zostaną wyparci, czy zostanie to włamanie zaryglowane znowu tak jak na południu. No ciężko jest tu odpowiedzieć na to pytanie, i jak doszło do tego, że Rosjanie tak mocno tutaj włamali się w linie ukraińskie. Natomiast też ciężko jest odpowiedzieć, jak wyglądają te umocnienia tak naprawdę, bo kilka dni Rosjanie notują bardzo duży postęp na północy. O ile udało się zaryglować i uspokoić troszeczkę południe, no to tutaj mamy naprawdę w porównaniu do południa bardzo duży postęp rosyjski.
Trzeba o tym też powiedzieć. Mamy do czynienia naprawdę z bardzo krytyczną sytuacją w rejonie Awdiwki. Jeżeli ukraińskie dowództwo nic nie zrobi, to będą się bronić mniej więcej w tym rejonie takiego, tej strefy wyżynnej, bardziej takiej podniesionej, bo to już jest wszystko w dole tutaj. Będą ewakuować wschodnią część na pewno, więc pytanie, czy, że tak powiem, wycofają się z Awdiwki i zostaną przy północnej części, ciężko powiedzieć. Natomiast no, bitwa, która trwa już kilka miesięcy w tym rejonie, pokazuje, że tak naprawdę 110. Brygada, o czym też i Juri Butuzow informował i inni, Ilya Komarenko, no walczy już tak naprawdę wszystkimi siłami w tym rejonie, a wzmocniona jest też i pod oddziałami innych jednostek, więc ciężko powiedzieć, jak wyglądają sytuacja. Pojawiły się informacje, że brakuje dronów, brakuje amunicji wszelkiego rodzaju kalibru. Natomiast walki są bardzo zaciekłe. Rosjanie zrzucili w ciągu jednego tygodnia 600 bomb, więc tutaj no, możliwe, że straty są też już duże ukraińskie. Strona ukraińska no, nie wprowadza tutaj większych sił. No, ciężko teraz manewrować w tak wąskim rejonie siłami większymi. Natomiast no, bez wsparcia dodatkowych jednostek tak naprawdę ciężko będzie stronie ukraińskiej nie tylko ryglować włamania, czy też wręcz tutaj blokować rosyjskie ataki, wręcz będzie musiała, jeżeli będzie jeszcze miała możliwość, wycofania się tak naprawdę z tego rejonu. Nie wiem, jakie są plany ukraińskiego dowództwa, natomiast no, ta sytuacja, która jest, nie rokuje tutaj dobrze. Pytanie, czy strona ukraińska się wycofie, czy nie. Może zawsze z Awdiwki się wycofać, natomiast no, byłby to cios dla miasta, które broni się od 2014 roku i byłby to dość duży sukces dla strony rosyjskiej, która po 10 latach walki zdobywa to miasto, że tak powiem, na peryferiach samego Doniecka. Sytuacja jest rozwojowa w tym rejonie, bardzo dynamiczna, więc ciężko tutaj określać, jak będzie wyglądała linia frontu na przykład jutro już, więc zobaczymy. Mamy też postęp na południu, gdzie Rosjanie poszerzyli troszeczkę włamanie. Kontratak ukraiński nie doprowadził tutaj do odcięcia tej grupy, która się wdarła. Mamy dalsze walki właśnie w rejonie Opytnego, na kierunku Sywierne, Tonenkę, bez sukcesów, oraz walki w rejonie Pierwomajskie, Newskie. Wiemy, że strona ukraińska uzyskała jakieś powodzenie właśnie tutaj w rejonie Newerskiego, natomiast strona rosyjska zbliżyła się, zdobyła około 500 metrów terenu. Właśnie pytanie, chyba prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie wam pokazuję, natomiast nie ma potwierdzeń, nie ma nic. Można sobie mapy rysować, natomiast jeżeli nie ma potwierdzeń, no to nie wiem, z czego korzystają w sumie, co niektóre osoby rysują z mapy, natomiast ja rysuję, jeżeli wiem, że tak jest, więc tutaj nie zmieniam na razie linii frontu. Są informacje, nie ma potwierdzeń, nie zmieniamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten rejon, przejdźmy jeszcze na pozostałą część linii ATO, bo tu będzie nawiązanie do tego, czego brakuje mi w rejonie Awdiwki. Wiadomo, że sytuacja w rejonie Awdiwki jest trochę inna, bo tutaj ciężko jest z możliwością manewrowania na tej przestrzeni, natomiast przejdźmy na linię ATO. Jesteśmy na pozostałej części linii ATO. Jak widzimy, walki w rejonie Krasnohorivki, Pobiedy, Marinki i Nowomichajivki. Tutaj jest o tyle bardzo ciekawa sytuacja, że jak widzicie, rejon frontu został więc wręcz nasycony dodatkowymi formacjami ukraińskimi. Powoduje to możliwość manewrowania tymi siłami tak naprawdę, bo tutaj ani nie są za bardzo przeskrzydlone, jedyny rejon Nowomichajivki, który troszeczkę jest taki z wybrzuszeniem, natomiast mamy trochę odwrotną sytuację tak naprawdę, bo na tej linii możemy powiedzieć, że to linie, strona rosyjska działa po liniach wewnętrznych, strona ukraińska po liniach zewnętrznych, więc muszą przerzucać na większej odległości, dlatego ukraińskie dowództwo prawdopodobnie doszło do wniosku, że nasyci i zagęści tą obronę. Mamy tutaj przeniesienie 31. Brygady, natomiast rejon Nowomichajivki obsadziły oddziały 79. wsparte przez 116. Brygadę Obrony Terytorialnej, jak już tu ma miejsce. Od południa asekuruje, czy broni
bronią tam jednostki, wspierają tą obronę od południa jednostki 72 Brygady Zmechanizowanej. Natomiast mam wrażenie, że odcinek na zachód od Marinki z Pobiedą został, że tak powiem, wyciągnięty z 46 i przekazany 31 Brygady Zmechanizowanej. Natomiast 46 działa prawdopodobnie tutaj na dość wąskim odcinku tak naprawdę, ale na korzyść dwóch brygad, 31 i 80, która tutaj broni rejonu Krasnochorywki. Pozwoliło to 59 skoncentrować się tak naprawdę na dwóch miejscach. Pierwomajskie, Newelskie, które tutaj ma kluczowe znaczenie, blokują ruch na zachód, oraz spokojnie może sobie działać 53, która tutaj jest skoncentrowana na tym, żeby być takim, że tak powiem, blokiem, który jest nie do złamania od południa i trzyma tą obronę, właśnie zabezpieczając zaopatrzenie dla strony ukraińskiej na tym odcinku frontu. No, sytuacja dość dynamiczna, natomiast pytanie, jak to dalej będzie wyglądało. Przejdźmy na Zaporoże. Jeżeli chodzi o Zaporoże, mamy tutaj walki czy działania w rejonie Wełyki, Nowosyłki oraz Orichowe. Przejdźmy na odcinek Wełyki, Nowosyłki. Jesteśmy na odcinku Wełyki, Nowosyłki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, dalej mamy tutaj ukraińskie działania w rejonie Nowomajorskie. Z frontu, tak jak pokazałem Wam, wycofana została 155 Brygada Piechoty Morskiej. Ona została przeniesiona właśnie pod Nową Michajówkę. Rosjanie gromadzą tam siły do ataku. Pytanie, co zastąpiło 155 Brygadę na tym odcinku frontu. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, o którym mówiłem, Wełyki, mamy dalsze rosyjskie działania na kierunku na północ od Prywatnego. Tym razem przez te ostatnie dni Rosjanie nie osiągnęli tutaj sukcesów. Obrona okrzepła, strona ukraińska, że tak powiem, po pewnych utratach terenu, prawdopodobnie wysuniętych pozycjach, bo tutaj Rosjanie zajęli te pozycje. Natomiast dalsze ataki rosyjskie zostały zatrzymane. Nie uzyskano tutaj, że tak powiem, strona rosyjska nie uzyskała powodzenia na tym odcinku frontu. Ataki rosyjskiej artylerii na Staromajorskie, więcej, brak informacji z tego terenu, nic więcej się tu nie wydarzyło. Jesteśmy na odcinku Robotyne Werbowe. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy wizytę prezydenta Zełenskiego w rejonie miejscowości Robotyne. Rozdano tutaj też odznaczenia i medale. Natomiast Rosjanie kontynuowali działania na tym odcinku frontu. Atakowali na południe od Robotyne bez sukcesów. Tak samo jak w rejonie Werbowego, ataki na kierunek zachodni bez sukcesów. Więcej tutaj aktywności po stronie rosyjskiej. Natomiast mamy też pewne działania dronowe strony ukraińskiej z linia frontu bez zmian na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku chersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj, tak jak powiedziałem, poszerzenie przyczółka w rejonie Krynek i przejście do lasu na południe od drogi. Natomiast walki dalej tutaj za pomocą artylerii, dronów, bardzo aktywna strona ukraińska, która z dronami tutaj mocno atakuje, szczególnie stronę rosyjską w rejonie Krynek. Natarcia rosyjskie na tym odcinku zostały ponownie odparte przez stronę ukraińską, mimo że w ataku brały udział czołgi 17. Pułku Czołgów z nowej 70. Dywizji Zmechanizowanej. Rosjanie ostrzelali Chersoń aż po Beresław. W Beresławiu zginęło bodajże dwóch wolontariuszy francuskich, trzech zostało rannych. Francja złożyła notę dyplomatyczną. Poproszony został ambasador do placówki, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Złożono notę, więc tutaj oczywiście pojawiła się retoryka rosyjska, propaganda rosyjska, więc jak widzicie o tym, że Rosjanie zabili 80 bodajże francuskich najemników, więc oczywiście propaganda rosyjska ma się dobrze. Kto w nią wierzy, to niech wierzy. Natomiast ci, co myślą, to myślę, że wiedzą, na czym to
polega. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, strona ukraińska ostrzelała rejon Ołeszek, no, ostrzelała, myślę, że tu bardziej chodzi o dronowanie tak naprawdę, natomiast ostrzały jak najbardziej w rejonie Krynek, które tutaj są bazą dla strony ukraińskiej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten raport, to tyle. Jeżeli Wam się podobał, bardzo proszę, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Moja analiza odnośnie Awdiivki, myślę, że wkrótce pojawi się też na Twitterze. Będę chciał to rozpisać. Martwi mnie to, co się dzieje w tym rejonie. Chyba że dowództwo ukraińskie już postanowiło pewne rzeczy i ma świadomość tego, jak, że wprowadzenie tam dodatkowych sił może mieć problem. Jeżeli macie ochotę zostać patronem, patronką, czy to na YouTubie, czy też na Patronite, zapraszam, będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.